Dobra, weź się co zbierać. Witajcie, kochani! U nas w Andaluzji bardzo się ochłodziło. Nawet w niektórych miejscach spadł śnieg, sobie wyobraźcie. W miejscowościach około 30 km od nas jest biało, więc jeżeli to się utrzyma do soboty, to pojedziemy sobie z dziewczynami na sanki. Co więcej, śnieg pojawił się w wielu miejscowościach na wybrzeżu, co w ogóle nie zdarzało się od ponad 30 lat, więc szok. U nas też dzisiaj jest chłodno, nawet zaczął teraz padać deszcz, więc my sobie z Eleńką tutaj siedzimy w domku, się bawimy. Mam ścieżki też, ludzie. Dobrze, nie zdejmuję. I zobaczymy, czy później nam się uda wyjść na spacer po południu. Ja wykorzystam to, że Eleńka tutaj obok mnie się bardzo fajnie bawi. I chciałam się odnieść do artykułu, który wyczytałam odnośnie wychowania dzieci tutaj w Hiszpanii. Mianowicie było napisane, że dzieci tutaj w ogóle nie znają absolutnie żadnych zasad, nie przestrzegają żadnych reguł, wychowane są zupełnie bezstresowo, rodzice nie reagują na ich histerię, w ogóle że chodzą spać, o której chcą i w ogóle robią to, co im się żywnie podoba. Chciałabym powiedzieć, że większość naszych znajomych to rodzice. Są to osoby, które mają bardzo wysoki poziom kultury osobistej i oni wychowują swoje dzieci naprawdę zgodnie z zasadami. Dzieci dokładnie wiedzą, gdzie jest ich miejsce, co im wolno, czego im nie wolno, więc naprawdę nie wolno tego tak generalizować, że w Hiszpanii to tak jest, że wszystkie dzieci robią to, co chcą. Oczywiście jest tutaj, przeważa teraz właśnie model tego bezstresowego wychowania, ale tak samo jest w Polsce. Nie jest tak, że tylko w Hiszpanii tutaj się bezstresowo wychowuje dzieci, tylko teraz właśnie na całym świecie tak jest. Oczywiście wychowanie dziecka zależy od każdego rodzica indywidualnie i zarówno w Hiszpanii, jak i w Polsce jedni rodzice będą bardziej surowi, a drudzy bardziej pobłażliwi, więc nie uogólniajmy tego. Prawdą jest to, że dzieci w Hiszpanii chodzą dosyć późno spać w porównaniu z dziećmi polskimi. Zmieści się, proszę, to się zmieści. Ale jest to związane z tym, że po pierwsze, rodzice pracują naprawdę do późna, ponieważ kończy się tutaj pracę około godziny 20-21. Co więcej, dzieci mają zajęcia do późnych godzin, ponieważ na przykład nasza Lucia, proszę bardzo, zaczyna swoje zajęcia o godzinie pozaszkolne o godzinie 18:30 i kończy dopiero o 19:30. Więc zanim my wrócimy do domu, zanim zjemy kolację, wykąpiemy dziewczyny, no to robi się godzina mniej więcej właśnie 22. Co więcej, latem w Andaluzji jest bardzo, bardzo gorąco i tak jak już Wam wspomniałam we wcześniejszym filmie, wychodzi się tutaj na spacer z dziećmi dopiero po godzinie 21-22, więc zanim się dzieci wybawią na plac zabaw i się wróci do domu, no to też robi się naprawdę późno. Prawdą jest to, że dzieci tutaj w Hiszpanii już od najmłodszych lat, praktycznie od pierwszego dnia życia, czynnie uczestniczą w życiu całej rodziny. Mianowicie dzieci zabiera się tutaj ze sobą na zakupy, do wielkich supermarketów, w odwiedziny do rodziny i do przyjaciół. Nie jest tak jak u nas w Polsce, że jak dziecko jest małe, w szczególności właśnie jak jest jeszcze noworodkiem, w pierwszym miesiącu życia to go tak chronimy, nigdzie go nie zabieramy, tylko tutaj po prostu bierzemy dziecko ze sobą i idziemy, nawet do baru czy do restauracji. Co więcej, dzieciom tutaj bardzo, bardzo malutkim przekuwa się uszy. Tutaj prawie wszystkie dziewczynki mają już uszy przekute w pierwszym miesiącu życia. U nas w ogóle ja nie przekuwałam uszu dziewczynkom, więc jak one były małe i nie miały jeszcze kitki ani żadnych ozdób we włoskach, to wszyscy myśleli, że są chłopczykami, bo tu, żeby oddzielić dzieci, żeby rozróżnić chłopca czy dziewczynkę, to pierwsze patrzy się, czy ma kolczyki. To, co mi się spodobało tutaj w Hiszpanii, to to, że hiszpańskie mamy nie wtrącają się nam w wychowanie naszego dziecka. Mianowicie, jak jesteśmy w parku i nasze dziecko robi coś nieprawidłowego, to żadna mama nie zwróci nam uwagi, tylko po prostu patrzą obojętnie. To jest bardzo okej, nie dają nam jakichś rad, które może by nam się nie spodobały. No nic, kochani, ja już idę się tutaj bawić z Eleńką. Później robię obiad, Lucia wraca ze szkoły, Javier z pracy i mam nadzieję, że po południu przestanie padać, ponieważ musimy wyjść z domu. Potem się do Was odezwiemy. U nas już przestało padać, wyszło słońce, z czego bardzo się cieszę. Za chwilę się ubieramy i wychodzimy z dziewczynami, ponieważ Lucia ma dzisiaj zajęcia pozaszkolne. Zaprowadzimy ją z Eleną na stadion i będziemy miały 2 godzinki, żeby pozałatwiać parę spraw,
Mam nadzieję, że się wyrobię. Fajnie by też było, gdyby Elena się przespała w wózku, bo jeszcze dzisiaj nie miała żadnej drzemki. Jest koniec stycznia i zobaczcie, jakie piękne kwiatki kwitną. Zobaczcie, jaka idę obładowana na spacer z dziewczynami, na zajęcia Lucy. Mam dwa plecaki na jedne zajęcia, na drugie zajęcia. Kurtki grube na potem, bo jak zachodzi słońce, to robi się chłodno. Piękne kwiatki, tym razem na drzewie migdałowca. Właśnie teraz pod koniec stycznia kwitną. Pięknie. Tam za mną znajduje się stadion Walmuniekar, na które większość dzieci chodzi na swoje zajęcia pozaszkolne, w tym oczywiście Lucia. I wybór tych zajęć jest naprawdę bardzo duży w naszym miasteczku. I w szczególności biorąc pod uwagę to, że jest to bardzo niewielkie miasteczko, gdzie mieszka tylko 27 tysięcy mieszkańców. Dzieci mają do wyboru tańce, gimnastykę rytmiczną, karate, kempo, judo. No i oczywiście futbol i lekkoatletykę. Już odstawiliśmy Lucję na jej zajęcia. Udało nam się załatwić to, co miałyśmy zaplanowane. Elenka mi właśnie zasnęła w wózku, więc postanowiłam przyprowadzić ją troszeczkę na plażę, żeby sobie poddychała takim świeżym, morskim powietrzem. Co prawda zrobiło się już troszkę chłodno, więc musiałam założyć kurtkę, ale to nic, nadal jest bardzo przyjemnie. Zobaczcie, jak jest pięknie. A u nas dzisiaj na kolację naleśniki. Dziewczyny je po prostu uwielbiają. Kochani, już kończę tutaj robić kolację. Za chwilę zjemy, kąpiemy dziewczyny. I mam nadzieję, że dzisiaj nam w miarę wcześnie zasną, bo byśmy chcieli sobie z Javierem obejrzeć nasz serial. Ja już z tego miejsca będę się z Wami żegnać. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam gorąco do subskrybowania mojego kanału. No i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Pa!